Wiosna to piękna pora roku, no i czas radości w ogrodach zoologicznych, bo to jest ten moment, kiedy rodzą się zazwyczaj w tym okresie właśnie nowe zwierzęta. I w naszym opolskim ogrodzie zoologicznym urodziło się też paru nowych mieszkańców. My jesteśmy teraz przy zebrach, bo tu właśnie urodziła się w ostatnią niedzielę mała zebra. Jak widać, można się poczuć trochę jak na safari, te zebry przychodzą blisko. No i maluszek jest zdrowy, jest silny. Jakie mamy tutaj stado tych zebr, jak one funkcjonują i czy to jest, bo to nie pierwszy maluch, który się urodził w naszym ogrodzie zoologicznym. Tak, nasze zebry równikowe, czyli to jest podgatunek zebry stepowej. Mamy stado składające się z trzech osobników, samca, czyli ogiera, i dwóch samic, matek, które regularnie u nas rodzą. To już jest czwarte młode źrebię, które urodziło się w naszym ogrodzie zoologicznym. Niedawno, tak jak wspomniałaś, 26 w piękny dzień matki urodził się kolejny młody tutaj źrebak. Mniej więcej po około 45 minutach po porodzie, tak jak w naturze, młody wstaje, podąża za stadem. Także nasze stado tutaj ma się bardzo dobrze. Wychodzi na duży wybieg afrykański, naszą sawannę, no i pięknie się prezentuje. Nasz ogród jest podzielony na krainy geograficzne, czyli z Afryki udamy się za niedługo do Ameryki Południowej i tam są nietypowe ptaki, zresztą bardzo piękne, charakterystyczne, tukany wielkie albo tukany toko. To jest marzenie chyba wielu ogrodów. Duży ptak, największy właśnie z tej rodziny, no jest wielkim dziobem, który czyni go rekordzistą w świecie ptaków. I to jest też nowość, bo te tukany pojawiły się u nas niedawno, przynajmniej jeden z nich. Tak, ten gatunek tukana niedawno mamy w naszym zoo, prezentujemy je już na wybiegu, w pięknej całej okazałości. Jest to pierwszy osobnik tego gatunku w naszym zoo, w historii ogrodu zoologicznego. Uchatki również mają się dobrze i miały już pociechy i teraz też się coś dzieje w tym temacie. No tutaj mamy wielkie, wielkie takie wydarzenie, niespodziankę, bo nasza Molly, seniorka tak naprawdę, urodziła po raz pierwszy w swoim życiu. To jest ta uchatka, która uczyła wszystkie uchatki, które u nas są, treningu, współpracy z naszymi opiekunami. I niespodzianka, urodziła w wieku senioralnym po raz pierwszy. I tak jak jest gwiazdą na pokazach, tak jest doskonałą matką. W opolskim ogrodzie zoologicznym musi być kolorowo. Niezwykłe tukany, bardzo rzadkie ptaki w ogrodach zoologicznych. Tutaj udało się zdobyć, mamy już dwa te przepięknej urody stworzenia. No jakie one są w takim obejściu? Bo one są raczej bardziej, bardzo towarzyskie, bardzo ciekawskie. No to prawda, zresztą widać, one tutaj są zainteresowane naszą obecnością. Piękne ptaki, tak jak powiedziałaś, tukany toko albo olbrzymie. To są największe ptaki z rodziny tukanowatych. Zastanawiali się naukowcy przez wiele lat, do czego służą im te dzioby. I niewątpliwie oczywiście do zdobywania pokarmu, ale też do oddawania nadmiaru ciepła, ponieważ tak duży organ ma dużą powierzchnię, żeby oddawać ciepło w tak zwłaszcza ciepłym klimacie, jakim panuje w Ameryce Południowej. To jest para? Tak, to jest para potencjalnie rozrodcza. Mamy nadzieję, że jak dojrzeją płciowo, doczekamy się też młodych. A na razie cieszymy się, bo to jest naprawdę rarytas. Tych ptaków jest mało w hodowli, mało w ogrodach zoologicznych i w historii naszego zoo to jest pierwsza para, która przybyła nie tak dawno. No to trzymamy kciuki, żeby ta para się w sobie zakochała i żebyśmy mieli tutaj owoce ich miłości w postaci pięknych, pewnie też bardzo kolorowych, tak jak ich dzioby, jaj, no i maluchów. A Państwa zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca, bo te ptaki są naprawdę egzotyczne, wyjątkowe i warto je zobaczyć.